Wielu z nas naoglądało się trochę homo... Jeszcze raz. Nie baw się tym pilotem, bo tam słychać, nie? A co mam zrobić z rękami? No to jedną ręką się baw. Machaj jedną, drugą trzymaj w tył. Drugą za plecami trzymaj. Jest mi ciężko się nie bawić. Dobra, czy wiesz, że o egzorcyzmach? Słuchajcie, temat niezwykle popularny i w sumie bardzo mało znany. Wielu z nas naoglądało się hollywoodzkich filmów, w których dokonywały był egzorcyzm i chyba każdy z nas oglądał przynajmniej raz w życiu film Egzorcysta i myśli, że już wie wystarczająco dużo o egzorcyzmach samych w sobie. Jeśli jednak mam być szczery, to fajnie te filmy się ogląda, jednak niewiele one mają wspólnego z rzeczywistością. Czym jest egzorcyzm? Egzorcyzm jest specjalnym błogosławieństwem, kiedy to prosimy w imię Pana Jezusa, aby jakaś osoba, przedmiot, miejsce były strzeżone od napaści złego ducha lub uwolnione od jego panowania. Egzorcyzm praktykował Pan Jezus, a Kościół od niego otrzymał władzę, aby to kontynuować. Jednak tej formy błogosławieństwa nie każdy może udzielać, ale po kolei już za wszystko Wam wytłumaczę. Nie wiem, czy wiecie, ale każdy z nas już przeżył w swoim życiu egzorcyzm. Kto bardziej spostrzegawczy, pewnie już wie, o czym mówię. Zgadza się. Chodzi o egzorcyzm mały, który ma miejsce podczas sakramentu Chrztu Świętego. Wtedy to każdy kapłan wypowiada specjalną modlitwę, przez którą z przystępującego do chrztu wyrzuca się złego ducha i umacnia się go do walki ze złem. Skoro za tym jest mały egzorcyzm, to jest też egzorcyzm wielki, zwany inaczej uroczystym. Jednak ten egzorcyzm jest wypowiadany tylko i wyłącznie przez kapłana, który specjalnie jest do tego wyznaczony i spełnia określone warunki. Jakie są te warunki? Po pierwsze, musi mieć on specjalne zezwolenie biskupa, który powołuje go do pełnienia funkcji egzorcysty. Żaden kapłan nie może tego zrobić, bo tak się jemu podoba, albo bo uważa, że jest fajnym człowiekiem, by być egzorcystą. Pamiętajcie, że jeśli ja, spotykając Was, zaczął bawić się w egzorcystę, to możecie przede wszystkim uciekać ode mnie, macie zawiadomić odpowiednie służby i księdza biskupa, bo ksiądz Andrzej chyba zwariował. Zgadza się, żaden kapłan, który nie może tego robić, nie powinien. Pewnie jesteście ciekawi, jakie jeszcze są warunki, które musi spełniać kandydat na egzorcystę. O tych warunkach mówi Kodeks Prawa Kanonicznego. I pierwszym warunkiem jest, że egzorcystą może zostać kapłan, który odznacza się pobożnością, wiedzą, roztropnością i nieskazitelnością życia. Zapytacie i pewnie słusznie, dlaczego tylko taki kapłan? No bo o ile szatan nie zna naszych myśli i pragnień, to wie, z czym zgrzeszyliśmy. I jeśli jakiś egzorcysta byłby sam uwikłany w grzech albo trwał w grzechu ciężkim, to szatan podczas obrzędu egzorcyzmu mógłby cytować jego grzechy, a nikt przy zdrowych zmysłach raczej się na to nie zgodzi. Jaki jest drugi warunek? Gdy zostanie już ustanowiony egzorcystą, musi przy sprawowaniu tego sakramentalium zachowywać obrzędy i formuły zatwierdzone przez władzę kościelną, czyli kierować się niczym innym jak rytuałem rzymskim. I gdybyście pojechali do innego kraju, to każdy egzorcysta będzie korzystał z tych samych obrzędów. One są jedne na cały świat. Kto może ustanawiać egzorcystów? W sumie prawo kanoniczne mówi, że tylko ci, którzy mają sakry biskupią oraz kapłani, którym zezwala na to prawo. I nikt nie może sobie rościć prawa do wyświęcania egzorcystów. Każdy biskup na terenie swojej diecezji musi sam ocenić, czy i ilu potrzebuje egzorcystów. On decyduje i on sam wyznacza. Pewnie jest jeszcze wiele pytań, które rodzą się, gdy mnie słuchacie. Na przykład, jak długo zostaje się egzorcystą, albo czemu szatan musi słać egzorcysty. I spokojnie, odpowiem Wam dzisiaj na te pytania, żebyście mogli spokojnie spać w nocy. Pierwsze. Zezwolenie na egzorcyzm otrzymuje kapłan albo na jednokrotny egzorcyzm, albo na dłuższy czas i może on obowiązywać na obszarze określonej diecezji. Możliwe jest jak najbardziej odwołanie takiego kapłana z posługi egzorcysty w każdej chwili, bo na przykład nie daje rady, bo na przykład nie chce już tego czynić, albo ktoś inny został ku temu wyznaczony. Czemu szatan jest posłuszny egzorcystom? Bo taką samą mocą działał Jezus Chrystus. Zwróćcie uwagę, że gdy w Kościele czytamy Ewangelię, zwłaszcza gdy Jezus wyrzuca złego ducha z opętanego, to zawsze Jezus zwraca się do szatana w formie rozkazującej. Wyjdź z niego, zostaw go.
Podobni egzorcyści, gdy uwalniają opętanego, zawsze czynią to w tej samej formie rozkazującej. Nie ma proszenia, a może mógłbyś wyjść z danej osoby albo ją opuścić. Nie, zawsze jest w formie rozkazującej. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Jeśli mielibyście jakieś pytania związane, zaznaczam, z egzorcyzmem, bo o demonologii będziemy jeszcze mieli osobny odcinek, to napiszcie dla nas w komentarzu albo wyślijcie nam maila. Pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Teraz jestem prawdziwym operatorem. Kamerę filmowym, kamerę nie tykam. Siedzę, patrzę w monitor. Pasuje mi, tylko asystenta muszę jeszcze znaleźć. Ej, co jest najlepsze, bo wychodzi, że tylko ja tu pracuję. Agnieszka sprawdza buty, Mariusz pije kawę, ty jesteś jak prezes, a ja do roboty.